W arenie, jak sądzę, nie brakuje niczego. Mamy dach nad głową, jest ciepło, płynie woda, mamy jedzenie, rano śniadanko, po południu zupka, a wieczorem drugie danie, więc zakładam, że nie brakuje niczego. Urząd Wojewódzki zapewnił te podstawowe tematy, o których powiedziałem, w pełni. Natomiast te wszystkie dodatkowe rzeczy ponad to zapewniają ludzie dobrej woli. Tak naprawdę ta lista potrzeb zmienia się z dnia na dzień. Jak Państwo na pewno wiecie, jesteśmy po fali rotawirusowej, więc daliśmy elektrolity wszystkim dzieciom. Dziś rano przywieźliśmy kolę, ponoć pomaga. No więc to są rzeczy na dziś. Co będzie jutro, to ciężko powiedzieć. Generalnie te podstawowe potrzeby zapewniamy w pełni.